Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouth to feed. It ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know, I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man. Hej, witamy serdecznie w Borderlands. Witajcie kochani, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A jak? Zapomniałem powiedzieć, że jestem Rock, a przed chwilą gadał Roy. Tak, a ja w ogóle chciałem odpalić jakieś mega zajebiste, pompatyczne wejście, a wyszło po prostu fatalnie, sucharowo. Ale tak czasem bywa. No. Niestety nie udało mi się zaaplikować takiego typowego systemu kupienia widza, czytelnika bądź słuchacza wstępem. Także pewnie z was już, połowa z was odeszła od monitoru. No ale kochani, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Absolutnie dla nas wszystkich, zarówno dla nas wykonawców, jak i dla was widzów. Mianowicie Gearbox Software zaanonsowało na rok 2013 Borderlands 2. Tak jest, tak jest. Masa osób od razu pomyślała o nas w różnych zapowiedziach serwisów gamingowych. I jest to bardzo miłe. Bardzo. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z tą datą. Wiadomo, że prace trwają. I właściwie to ujawnienie tych prac chyba było następstwem tego, że jeden z pracowników albo ktoś z blisko produkcji wypuścił farbę, jak to się mówi, tak? Dokładnie tak. Puścił farbę! Każdy paintballowiec kiedyś puszcza farbę. Także dla nas informacja boska, bo tak sobie właśnie o tym pomyślałem dzisiaj, Rok. Co ty na to, żeby kompletnie wcześniej nie obcować z grą i całkowicie rozpocząć z nią przygodę właśnie od kopa? No bez dwóch zdań. Nie? Od razu to też jest pierwsza myśl, taka bliższa do głowy. To może być fajna opcja. Po prostu wiesz, jakby razem poniekąd z widzami będziemy przeżywać tą grę. Pytanie tylko, czy będziemy mieć jakichkolwiek widzów, bo wiesz o co chodzi. Wszyscy będą grali, nie? To tak samo jak wiesz, była posucha, był sezon ogórkowy, nagle pojawił się Wiedźmin i fora, wiesz, zamilkły. No tak, tak, wszyscy grali, na pewno. Także no, dla nas absolutny must have. Twój mod tutaj leży, jakby co? Aha, okej, dzięki. Mam nadzieję, że być może dystrybutor się uśmiechnie do nas ze specjalną edycją pod koopa, zobaczymy, może się uda. Nie, nie, na pewno będzie. To, co powiedzieli, to będzie więcej bohaterów do wyboru, więc już mnie to cieszy. A na obrazku jest koleś, który w dual wieldingu ma dwa karabiny. O, fapowałem cały dzień przy tym posterze. Odlot. Nie ma... Czasem jeden poster jest bardziej wymowny niż wall of text, jak się to mówi. No, bez dwóch zdań. Są fantastyczne informacje. Kochani, jeszcze jedna taka kwestia, mianowicie jak już pewnie wiele osób z was zauważyło, pewnym zmianom uległ mój kanał na YouTubie. Wszystko stało się to przez, nazwijmy to, inspirację pewnym bardzo ważnym dla mnie wydarzeniem, mianowicie otrzymałem partnerstwo YouTube'owskie. Nie będę teraz o tym mówił, albowiem tej sytuacji, temu wydarzeniu poświęcę swoje urojenia. Wypowiem się tam m.in. właśnie o wsparciu Roku, o podziękowaniu dla was, o poradach Wązeja. Odwołam się właśnie do tego partnerstwa, o planach na przyszłość, jak i... Oj, przepraszam. Tak, także pragnę serdecznie podziękować użytkownikowi MRONZU1. Gościu ma na imię Łukasz, jest bardzo młodym chłopaczkiem, a ma nieprawdopodobne umiejętności graficzne. No, ja kończyłem plastyka, ale to powiedzmy to jest ta stara szkoła metod tradycyjnych, jeśli chodzi o tworzenie i artyzm. nie mam bladego, zielonego pojęcia i bardzo nad tym ubolewam, jeśli chodzi o tę, powiedzmy, grafikę komputerową, w której to umiejętności posiadaniu jest właśnie wymieniony MRONZU 1, Łukasz, także serdecznie Ci dziękuję, albowiem to właśnie on jest autorem mojego layouta, który po prostu odrywa łeb. I on jest, powiedzmy, takim moim nadwornym, prywatnym grafikiem. Tak, prosiłby go zaanonsować. Także firmy graficzne, coś się dzieje, rośnie dobry grafik, słuchajcie. Także miejcie go na uwadze, bo gościu mimo wieku potrafi tworzyć rzeczy wielkie. Tyle ode mnie, kończąc temat już mojego kanału. Zaraz dam głos Rockowi, jeśli chodzi o odpowiedzi na zapytania jego fanów, jego subskrybentów. Wiadomo, no, partnerstwo umożliwia aplikację nowych, dodatkowych narzędzi moderskich, rozszerzenie, powiedzmy, swojego kanału o kilka nowych modułów. Zaaplikowałem tam Fakfaka, czyli po prostu tak, skojarzenia z papem, jak najbardziej prawidłowe, w który pozwoliłem sobie podać. Naprawdę, proszę Was, zaznajomcie się z tym, albowiem odpowie ten skromny dział, ten skromny moduł na wiele pytań, których nie będziecie musieli ustosunkować stricte do mnie. Po prostu tam znajdziecie, myślę, niemało odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Dziękuję za uwagę. Rock. O, ale żeś długi wykład zrobił teraz. No, zaraz, o czym tam żeśmy... wiesz. Nie, spoko, spoko. To daj znać, jak tam już się w amunicję zaopatrzysz. Jasne. A tymczasem ja popodziwiam trochę widoki. Tak. A właśnie, zerkając na ten poster Borderlands 2, bowiem poświęciłem mu również sporo uwagi, tam są chyba jakieś takie instalacje w kosmosie, gdzieś w tej grafice. Ja nie wiem, czy to jakoś ma sugerować treść rozgrywki. Pewnie nie, ale wyglądało to dosyć ciekawie. Słuchaj, powiedz mi, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, kiedy, powiedzmy, zaanonsowanie kontynuacji sequela Borderów było prekoncepcyjne, nie było w planach nikogo. Tam rozważaliśmy, co by było dobrze, żeby zmienili. Rok, pytanie dla Ciebie, co byś zmienił, co byś zmodyfikował, co byś usunął, co byś wprowadził w następnych Borderach? Trochę więcej bym dorzucił cutscenek takich, bo tu jest fenomenalny klimat, im się udało uzyskać grafiką i w ogóle rozgrywką, ale mogliby to jeszcze tak trochę komiksowo pociągnąć. Na to bym liczył. Trochę na takie poważniejsze podkreślenie głównego wątku fabularnego. No i tyle. To są takie dwie rzeczy, które mnie najbardziej, właśnie nie tyle przeszkadzają, co na które zwróciłem uwagę, że mogły być zrobione lepiej. Słuchajcie, kochani, w socjologii jest taki tekst, że nie wyważa się otwartych drzwi, nie zmienia się tego, co dobre. Akurat łatwiej powiedzieć, szybciej i łatwiej wymienić rzeczy, które są w tej grze złe, niż te, które są w niej dobre, trzymają poziom i absolutnie żadna modyfikacja nie jest wymagana. Słucham? Łatwiej wymienić rzeczy złe? Znaczy szybciej, w sensie, że jest ich mniej, wiesz, pod tym kątem. Sorry, mogłem się źle wyrazić. Skakuj. Także oczywiście szata graficzna, pewien zamysł artystyczny, jak najbardziej tu bym nie kombinował. Można jakieś tam fajerwerki drobne uzupełnić, ale najważniejsze jest to, co powiedział Rock, czyli ten, powiedzmy, taki łącznik imersyjny, taki fabularny wypełniacz, który nie zniknie w natłoku różnych questów pobocznych, tylko pozwoli bardziej się scalić nam z opowiadaną historią w tej grze. Tak, tam zdecydowanie jest taki lekki problem, że w pewnym momencie się gubi się ten główny wątek. No i chciałbym, żeby on był bardziej podkreślony, szczególnie dla tych osób, które być może nie mają ochoty przebijać się przez wszystkie questy, no bo nie wszyscy są tak, tego typu graczami. No dokładnie, nie masterują, nie eksplorują na stówę, nie? No właśnie. O, jak tu się ciężko rozeznać w tych ścieżkach. No... No, a wiesz co? Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. A propos Bordersa, właśnie dwójki. Ja, jak Jakie były twoje reakcje? Znaczy teraz wrócimy do Diablo trochę, bo też żeśmy o trzeciej części wspominali. Jasne. Ale jestem ciekaw twojej opinii. Jak zareagowałeś na Diablo 2? Pierwsze wrażenia z Diablo 2? Słuchaj, ja przede wszystkim tak, hack'n'slashowo zostałem cholernie wypuszczony pod tym kątem, albowiem ówcześnie nie było zbyt wielu konkurentów bądź naśladowców na rynku. Także ludzie po prostu grali w jedynkę i w Hellfire'a. I powiem ci tak, że to była jedna z tych gier, które sprawiły, że całkowicie byłem zmuszony poprosić dziadka o nowy komputer. Bo gra... To nie to, że ona źle chodziła, ona mi po prostu się nie uruchomiła i koniec. Także pod kątem tej gry, przez to zjawisko, przez tą sytuację dostałem super grę, no i nowy sprzęt, na który to mogą palić nie tylko dwójkę. No i totalnie, wiesz, oszalałem. Najpierw barbarzyńca głosił prawdę dual wieldingiem i pamiętnym, powiedzmy, młynkiem, no a potem Amazonka i rozszczepiony strzał. No, także patrzyłem się wybornie po prostu i grafa w ogóle nie miała dla mnie żadnego znaczenia. Ja pytam o to, bo było bardzo dużo takich głosów. Ja też miałem takie wrażenie, że ta dwójka zupełnie pod względem grafiki nie zmieniła się w porównaniu do jedynki. A jeżeli już to na gorsze, oczywiście to tylko pozorne wrażenie, bo minęło trochę czasu między premierą jednego a drugiego tytułu. Aha. Ale grywalność mnie rozwaliła, to w ogóle bez żadnych złudzeń. A multi był fantastyczny. Ja pamiętam, jak dwójkę dostałem w swoje łapki. To ja jeszcze nie miałem takiego dobrego internetu, więc byłem skazany na single playera, ale i tak się fajnie w nim bawiłem. Powiem ci taką ciekawą sytuację, to jeszcze był taki czas, co tak powiedzmy bardzo retro przeżywałem gry pod kątem dorabiania takiej gamingowej otoczki do wszystkiego, mianowicie założyłem sobie taką knigę A4 zeszyt rysunkowy i nazwałem go Księgą Horror Dreamów, w której to miałem swoją postać. Najważniejsze elementy były długopisem i te rzeczy, które się zmieniały w trakcie awansowania mojej postaci, zapisywałem ołówkiem, czyli prowadziłem taki dzienniczek postępu postaci. Czyli stworzyłem sobie taki, wiesz, no ówczesne, współczesne tym razem, takie portale jak Raptor czy... Aha, takie coś. No tak. Co jest tam jeszcze oprócz Raptora? Xfire? Xfire oczywiście. Ja szczerze mówiąc, jakoś mnie tak nie ciągnie do używania tych portali, chociaż nie Xfire mam jakieś konto. Nie mam jakichś takich zapędów ekspozycyjnych, wiesz, własnych umiejętności. Od tego... Nie, ja bardziej lubię gadać o grach, niż pokazywać, jaki super jestem, bo wcale... Oj, przepraszam. Nie luzik. Słuchaj, ja na przykład, ale za to strasznie lubię gromadzić... swoje dane dotyczące muzyki, jakiej słuchałem. I są takie serwisy, które to ułatwiają. A to dlatego, że pamiętam ze swojej przeszłości, że dużo muzyki słuchałem i chciałbym teraz, wiesz, móc gdzieś zerknąć, jakich konkretnie płyt i w jakiej ilości, co mnie fascynowało, jak byłem młodszy. Ja pamiętam, jak kiedyś, wiesz, nie było internetu i były kanały muzyczne, tylko w ten sposób można było, powiedzmy, badać nowe trendy muzyczne na rynku, to sobie poustawiałem wszystkie, zaprogramowałem sobie wszystkie kanały muzyczne pod rząd. Sobie właśnie oglądałem tak po kolei, co tam leci. Ale to były te czasy, co jeszcze w programach muzycznych puszczano muzykę, a nie w ciepłych, którzy umawiają swoje matki. No ja pierniczę, jakie... To jest, wiesz, nie no tak... Co tu dużo gadać? Muzyka przeniosła się, teledyski przeniosły się na YouTube'a z dużo większą popularnością ścieżą. Oczywiście. MTV musi wiązać koniec z końcem. Wymyślają przedziwne programy, które montażowo to jest kompletne mistrzostwo świata. Natomiast jakościowo to jest po prostu katastrofa. To jest katastrofa, to jest płytkie, żałosne, prymitywne, syfiaste momentami. To jest tak prymitywne w tym najgorszym tego słowa znaczeniu. Tak. No ale wiesz, to jest tak jak po prostu z gazetami, wszystko upada, bo przychodzą wirtualne, elektroniczne, zero-jedynkowe odpowiedniki, które mają po prostu atrakcyjniejszą, przystępniejszą, łatwiejszą i nierzadko tańszą formę przekazu i dotarciu do potencjalnego odbiorcy. I upadają, no i tak samo jak ci nadrabiają formą, to tak samo gazety starają się montować pełniaki, które napędzają im sprzedaż. Wyobraź sobie teraz gazety komputerowe bez pełniaków. Masakra, nie ma. No. Tak, nie tak, ma. To jest, ja ty, ktoś to wymyślił. Ja o tym napisałem tak. No, dokładnie. Ja o tym no. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Aha, zaraz. Kojarzysz na pewno American Pie, nie? Oczywiście, bardzo lubię tą serię. Ja się zawsze tak fajnie przy niej bawię. No i tam są typowe takie skecze, które ubóstwiam samemu montować do swoich cykli, chociażby prymitywnie. Także ten humor, no mimo wszystko, że jestem zwolennikiem takich inteligentnych komedii, to te typowo durnowato-sytuacyjne też są zajebiste. I wiesz co, ja powiem ci tak, ja strasznie, pierwsze 3 części American Pie to ubóstwiam, bo mnie bawiły. I nie wiem, czy kojarzysz tego aktora, który się nazywał Stifler, znaczy bohatera, który się nazywał Stifler. Ja kojarzę jego matkę! Jego matkę chyba każdy widz tego filmu kojarzy. No. Ale, pamiętasz jak on się nazywał? Ale jako aktor? No. Nie mam pojęcia, ja go widziałem w kilku filmach, nawet w niektórych poważnych się zdarzyło. No, ja też... O, mój syn się obudził, popatrz. Karabin za 7K. Mi się podobała, chyba najbardziej mi się podobała część 3, Wesele, pod tytuł. Jak on babcię napastował w szafce. Tam. Aha! Babcio jebca. O! Matko jebca. O! A to akurat prawda! I wiesz, i Stifler taka zjebana twarz, bo mowa była o jego matce, nie? Także tam były knipy zarąbiste. I te początki, zawsze rozpoczynające odcinek, część od jakiegoś takiego hardkorowego sketcha, nawet zwierzętami w roli głównej. To po prostu serial pisany dla mnie. No świetne to było, ale czemu o tym wspominam? Otóż ten aktor, którego sobie nazwiska nie możemy przypomnieć... Oj, tutaj coś eksploduje nam prosto w twarzy. Aha! Ktoś chce nam zrobić niecne pukakę! Ja wam pokażę, kurde, kamczo. Uważaj, bo to jest jakiś boss, wiesz? Ha! Mnie tutaj. No ja wam pokażę swojego bossa. Płoń! Woo! Ej, no i tak, ten wątek... Sorry, odzywa się moja druga natura. Absolutnie nie hamuj jej. Surprise! Dobrze. O, bazuka. Mogę sobie dziabnąć? Ja po prostu wezmę. Oj, za mocno przeżyłem. Ha, mi się autofire włączył jakimś bugiem. No więc ten koleś mówił, że on jakby zanim zaczął swoją aktorską karierę, to zgłosił się właśnie do MTV, bo go chcieli, bo tam właśnie brali takich aktorów początkujących do tych programów, które niby były, które niby są robione, wiesz, na żywca. I on miał udawać łajzę taką, która nie potrafi sobie znaleźć dziewczyny i jakiś koleś miał mu udzielać instrukcji, jak tą dziewczynę zdobyć i potem po tych instrukcjach wszystko miało się udać, nie? Rozumiem. No to po pierwsze i mówi, że go nie przyjęli, bo niestety był za kiepskim aktorem, nie? Za kiepsko udawał, wiesz, łajzę, nie? No i tak to jest pierwsza taka anegdotka o nim, a druga o jakości tych programów, nie? Ile w nich jest, wiesz, w ogóle... Jeszcze jakby one były autentyczne w tej swojej głupocie. Tak, one po prostu są grane i przez to narażają się na śmieszność i sztuczność. A propos właśnie tej sytuacji, o której wspomniałeś z tym aktorem, to od razu mi się przypomniała druga taka, nazwijmy to ripostową anegdotką z mojej strony, jak Charlie Chaplin wystąpił w castingu na swojego własnego sobowtóra i zajął chyba 3. miejsce. No, to jest tego typu patent. Tutaj musimy coś tu musimy zrobić mądrego i... Zajebać wszystkich! Haha, jak zwykle. Woo! Uważaj, bo ledwo żyjesz, Freja. Nieważne, zostaw mi go... tego. Ha. No widzę, że nawet nie musiałem cię podnosić. O, tu jest kapliczka z bronią. Kapliczka, już mówię, wiesz, w kategorii Diablo. Kapliczka, dokładnie. Sanktuarium odno... Wy? Tak. Rojo chyba ma zwiechę. Tak? Tak. Program przestał działać, wypadło, wywaliło mnie. Dobrze, no to zaraz ja tutaj przerywam nagrywanie. Uwaga, przerywam teraz. Okej, no to jedziemy dalej. No słuchajcie, grze spadł cukier i po prostu trzeba było ją reanimować, także jesteśmy już z powrotem. A ja tutaj obadam różne jakieś snajperki. Skrzyneczki, nie skrzyneczki. ale nic takiego wiesz. Dobra, tutaj mamy ten kłeścik, gdzieś w jakimś tu miejscu konkretnym jest. Co do licha. A, już żeśmy zrobili to, co zrobić mieliśmy, wyobraź sobie. Ha! A gdzieś tutaj może... Aha, bo widzisz, tutaj przy tej bramie to będzie, jeszcze raz tu wrócimy. No, no. Bo tu czeka na nas magiczna skrzyneczka i tam mogą być fajne rarytasy. No, ale nie mam tu żadnego sidequesta w tej okolicy na razie, więc... O, tak, proszę. Mamy... Aha, dobra. No to co? Biegnijmy tam. Dokładnie. To kończymy questa i będziemy powolutku kończyć. Tak, z przykrością to ogłaszamy. Ja też tęsknię strasznie. No, mieliśmy dzisiaj w ogóle grać w Team Fortress 2, bo to jest bardzo luzująca gra i minęło parę dni od czasu, jak żeśmy się tym zajęli. Ale doszliśmy do wniosku, że mamy parę rzeczy do powiedzenia. No, głównie właśnie, Borderlands 2. A no niestety gra w Team Fortress 2 jest na tyle wymaga skupienia uwagi, że ciężko coś pogadać. Dokładnie, no tamta dynamika i wieczna jazda kłóci się troszeczkę z ideą spokojnej konwersacji. No właśnie. Ale przynajmniej obgadaliśmy kilka tematów. Tak. Oj, twoja żona znowu coś miksuje. Ja coś czuję, że wy macie zdrowe kolacje. Papu robi. Wiesz, czasem mi żal tych naszych kochanych żon. Naprawdę, to są cyberwdowy, no. Bez przesady. Ja dzisiaj byłem z rodziną na rynku. Nagrałem bardzo fajnego kolesia, który grał na akordeonie. To polecam wam posłuchać. I okazało się, że facet ma swój własny kanał na YouTube i też tam daje swoje nagrania. Nie dało mi się tego kanału znaleźć, żałuję, ale jak mi się udaje. Ty masz fajnie, kurczę, bo ty sobie pracujesz w domu. Ja muszę iść do pracy poza domem, która absolutnie nie ma niczego wspólnego z tym, czym się zajmuję poza pracą, z jakimikolwiek odmianami mojej pasji, ale nie ma rady. Na rynku jest ciężko. Trzeba szanować sobie rękę, która cię karmi. Dobra, no. I koniec w temacie, co nie zmienia faktu, że gdybym mógł pracować w domu, to bym no, dał trochę czadu. No. Kiedyś może mi się kiedyś uda pracować w pasji. A tymczasem będziemy kończyli to nagranie, bo ono już zmierza do radosnego zakończenia. Trzymajcie się, pozdrawiamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Pa, pa! Boom, headshot! Ha! Jeden był.